Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym zaprosić Cię do rozważenia, czym jest Bóg, kto to jest Bóg, czy warto wierzyć w Boga. Na początku od razu uspokoję Cię, nie będę Cię namawiał do żadnej religii, do żadnego wyznania, do żadnego sposobu pojmowania świata. Nie o to tutaj chodzi. Chodzi mi bardziej o to, żeby razem z Tobą wspólnie rozważyć ogólnie. Ogólnie naturę Boga, wiarę, czy warto wierzyć. Zastanowić się nad to, kim czy czym jest Bóg. Zacznę może tutaj od pewnej legendy katolickiej, legendy o świętym Augustynie. Otóż kiedyś święty Augustyn przechadzał się po plaży, rozważając naturę, istotę Boga, próbując dociec tej natury. Chodził tak już kilka godzin. Mętlik w głowie miał większy niż kiedy zaczynał. Głowa zaczynała go boleć, był znużony, sfrustrowany. W tym momencie zobaczył małego chłopca. Małego chłopca, który biegał z kubeczkiem od brzegu morza do dziury w piasku, która znajdowała się kilka metrów dalej. Nabierał z morza wody i wlewał do tej dziury. Wiele kursów. W końcu Augustyn podszedł, zapytał go: chłopcze, co ty robisz? Ja, proszę pana, to przelewam to morze do tej dziury w piasku. Ależ chłopcze, przecież nigdy ci się to nie uda. Wtedy chłopiec popatrzył na niego bardzo mądrym wzrokiem i powiedział: Augustynie, zaprawdę powiadam ci, prędzej ja przeleję ten ocean do dziury w piasku, niż ty pojmiesz naturę Boga. Natura Boga jest dla nas nie do pojęcia. Jest to energia tak inna, tak bardziej, wyżej uorganizowana, ma tak niesamowite wibracje, że my w naszych ludzkich ciałach nie jesteśmy w stanie naszymi ludzkimi mózgami tego pojąć. Co nie oznacza, że nie trzeba próbować. Do końca nigdy nie pojmiemy, natomiast warto się zbliżyć. Warto próbować, warto rozważać, jak to robić. Namawiam Cię do sięgania do źródeł, do sięgania do pierwotnych tekstów. Teksty napisane potem są jedynie interpretacją tych pierwotnych, są rozważaniami nad nimi i pomimo, że mogą być genialne, mogą być fantastyczne, mogą Ci dużo dać, to jednak mogą być też obarczone błędem. W wielu religiach ich początkowa treść, początkowe przesłanie zostało zmienione, wypaczone. Zobacz, na przykład taki islam. Na początku istnienia islamu Mahometanie, jak i również sam prorok Mahomet, żyli w zgodzie z chrześcijanami, żyli w zgodzie z Żydami. Wychodzili z założenia, że skoro wierzymy w tego samego Boga, należy się wzajemny szacunek. I co się z tego zrobiło? Państwo islamskie pełne pogardy i nienawiści. Zresztą chrześcijanie też, miłość bliźniego zaowocowała płonącymi stosami. Reinkarnacja. Reinkarnacja została wypaczona. Obecne powszechne pojmowanie reinkarnacji nie ma nic wspólnego z pierwotnym przesłaniem. Także namawiam Cię do sięgania do pierwotnych tekstów, rozważania ich. Owszem, czytaj opracowania, czytaj myśli innych, ale pamiętaj, że to jest tylko interpretacja. Tak jak w życiu namawiam Cię do postępowania i obserwowania według faktów, a nie interpretacji faktów, tak tutaj zachęcam Cię do pierwotnych tekstów, do studiowania tego, co było na początku. Jeżeli nie masz nic przeciwko temu, czytaj teksty z różnych religii. One się w pewny sposób zazębiają, nakładają na siebie. Tu kolejna legenda, tym razem hinduska, pewien Maharadża. Zebrał kilkoro niewidomych dzieci, dzieci niewidomych od urodzenia. Pokazał im słonia, pozwolił im dotknąć słonia. Powiedział, że to dziecko, które najlepiej opisze słonia, zostanie uhonorowane wielkimi zaszczytami, jego rodzina do końca życia będzie żyć w dostatku. Ale każde z dzieci mogło słonia dotknąć tylko raz. Kiedy zapytał je, jak wygląda słoń, dziecko, które dotknęło trąby, powiedziało: słoń jest podobny do grubej liany. To, które dotknęło ogona, powiedziało: słoń jest jak sznurek.
dotykające nogi, powiedziało, słoń jest jak wielkie, grube drzewo. To, które dotknęło ucha, powiedziało, że słoń jest jak wielki liść. Tak samo różne religie, różne systemy filozoficzne w różny sposób podchodzą do Boga. Każdy chce uchwycić Jego naturę, ponieważ nie jest w stanie nikt uchwycić tej natury w całości, cząstkowo. Cząstkowo, często opisują to cząstkowo. Szukaj w różnych źródłach, rozważaj. Nigdy nie dojdziesz do pełnej świadomości, natomiast możesz pogłębić tą wiedzę, do czego bardzo Cię zachęcam. Oprócz pojmowania Boga rozumowo, które nigdy do końca nie będzie spełnione, można podjąć inny wysiłek. Można spróbować pojąć Boga swoją duszą, swoim sercem. To jest możliwe. Zobacz, jest wiosna. Pierwsze rozkwitające pączki. To jest Bóg. Widziałem taki film w internecie, krowy, które przez dłuższy czas były ściśnięte w ciemnej, ponurej oborze, nagle zostały wypuszczone na zieloną łąkę. Te stare, wyniszczone krowy brykały jak małe cielaczki. To ich brykanie, to jest Bóg. Staraj się pojąć Boga sercem, duszą. Tu jest to możliwe. Jeżeli się będziesz starać, zostanie to nagrodzone. Wiesz, to jest tak, że kiedy Ty zrobisz krok, Bóg robi 33 kroki w Twoją stronę. Kiedy nawet nie możesz zrobić tego kroku, ale bardzo chcesz, dostaniesz pomoc. Rozważając naturę Boga i różne religie, chciałbym zwrócić uwagę nie na to, co różni religie, ale znaleźć punkty wspólne. Punkty wspólne, które najprawdopodobniej będą oddawały rzeczywistość, ponieważ skoro różni ludzie w różnych kulturach, w różnych kręgach świata doszli do tych samych wniosków, najprawdopodobniej jest to prawda. Co jest wspólne? Bóg jest jeden. Jeden jako istota kreująca, jako kreator jest jeden. Jest to logiczne, bo gdyby było bogów dwóch lub trzech, ten świat byłby uorganizowany na dwa lub trzy sposoby, sprzeczne ze sobą, niepasujące do siebie, zamieszanie. Bóg jest jeden. Tak mówią religie, tak mówi większość religii. Nawet te religie, w których występuje wielu bogów, też mają jednego głównego, najważniejszego Boga Stwórcę. Czyli mamy pierwszą prawdę. Druga prawda. Bóg jest Bogiem żywym. Nie jest to tak, że stworzył, a potem zniknął. To też mówi większość religii. Następna sprawa wspólna to jest, Bóg jest Bogiem obecnym. Nie jest tak, że stworzył świat, stworzył nas i poszedł sobie gdzieś za trzeci pierścień Urana zbierać kolorowe kryształki. Jest żywym, obecnym w naszym życiu, obecnym w naszym świecie. Powiesz, skąd w takim razie tyle nieszczęść? To my się odgradzamy, mamy blokady. Każda z religii inaczej, ale każda ci powie, że musisz w sobie usunąć blokady, w sobie usunąć zanieczyszczenia, aby Bóg miał do ciebie swobodny dostęp, aby mógł ci pomagać w życiu. Poza tym, wiesz co, życie to jest coś takiego jak dywan, który jest tkany przez cały okres twojego przebywania tutaj w tym świecie widzialnym. Tylko że ty widzisz ten dywan od spodu. Widzisz plątaninę chaotycznych, krótszych, dłuższych sznurków, szarych, bezbarwnych, bez sensu. Bóg widzi ten obraz z góry. Widzi piękny, luksusowy dywan o pięknych wzorach, fantastycznym splocie. Często zdarza się, że na pewno też z czymś takim miałeś do czynienia w swoim życiu. Często zdarza się, że jest jakieś zdarzenie, coś się stanie. Myślisz sobie, dlaczego ja? Dlaczego mi się to stało? Przecież to jest okropne, niedobre, złe. A po jakimś czasie okazuje się, że gdyby nie to wydarzenie, nie byłoby możliwości dotarcia do jakiegoś szczęścia, nie byłoby możliwości dotarcia do jakiegoś stopnia rozwoju. Także
tutaj przechodzimy do wiary. Wiara. Czym jest wiara? To nie jest tak, jak w tej chwili wypaczone jest to we współczesnym świecie, gdzie uważa się, wiara w Boga oznacza, że wierzę, akceptuję to, że istnieje Bóg. To nie jest prawdziwa wiara. Wiara w Boga to jest zaufanie do Niego. To jest pełne, bez żadnych wątpliwości, bez żadnych zahamowań, zaufanie do tego, że jest, że istnieje, że czuwa nad tobą, że w jakiekolwiek błoto nie wdepniesz, On cię z tego wyciągnie. Ta wiara pomaga w życiu. Pomaga w życiu, pomaga w osiągnięciu. Różne religie, różne systemy filozoficzne, różne podejścia. Bóg jest jeden. Bóg jest Bogiem obecnym. Bóg jest Bogiem żywym. Gdyby tak nie było, ten świat byłby prawdziwym koszmarem. Wszystko by się zawaliło, wszystko by się sypnęło. Jak mówią, nie samym chlebem żyje człowiek. Żyjemy też dzięki temu, że to życie jest nam udzielone przez istotę wyższą. Jest to pierwotna energia. Pierwotna energia obdarzona rozumem. Niezakończoną potęgą. Ale jak mówią szamani Huna, niezwykle opiekuńcza energia rodzicielska. Jest to energia, która nas stworzyła. Przecież nie po to nas stworzyła, żeby móc się z kogoś pośmiać. Chce nam pomóc. Jest zawsze po naszej stronie. Jeżeli się odpowiednio otworzymy, jeżeli uwierzymy całym sercem, jeżeli będziemy dążyć do tego Boga, czymkolwiek On ci się nie wydaje, będzie dobrze. Wtedy będzie dobrze. Wtedy osiągniesz to, co masz osiągnąć. Wtedy osiągniesz cel swojego życia. Jaki jest cel życia? Mówiłem to w innym filmie. Ja myślę, że jest to przekształcenie. Przekształcenie tego świata, który od tysięcy lat zmieniamy na pustynię pełną cierpień, rozpaczy i bólu. Przekształcenie go z powrotem w raj. W raj pełen miłości, ciepła i dobroci. Zapraszam Cię do udziału w tym dziele. Zapraszam Cię do rozważenia w swoim sercu, w swojej duszy. Czym jest Bóg? Kto to jest Bóg? Czy warto wierzyć? I jak postępować zgodnie z tą wiarą? Jestem pewien, że dojdziesz do właściwych wniosków. Dziękuję Ci za Twój czas. Zapraszam na inne moje filmy. Zapraszam do subskrypcji kanału. Do zobaczenia.